Siedem gwiazd wykazuje oznaki aktywności zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich? Ta sensacyjna wiadomość została opublikowana przez naukowców, którzy wykorzystali kosmiczny teleskop Jamesa Webba do poszukiwania sfer Dysona we Wszechświecie. Siedem gwiazd wykazało tak niezwykłe promieniowanie podczerwone, że prawdopodobieństwo istnienia tam sfer Dysona dramatycznie wzrosło. Dziwnego pociemniania zaobserwowanego wokół siedmiu gwiazd nie można wyjaśnić znanymi zjawiskami naturalnymi, ale czy kosmici naprawdę zbudowali gigantyczne elektrownie wokół gwiazd, czy też istnieje inne wyjaśnienie? Naukowcy są pewni, siedem gwiazd wykazuje tak uderzające struktury, że idealnie pasują do schematu sfery Dysona. Sfery Dysona to hipotetyczne megastruktury, które zaawansowane cywilizacje mogłyby zbudować wokół swojej gwiazdy macierzystej, aby wykorzystać całą energię gwiazdy. Ten rodzaj generowania energii charakteryzuje gatunki klasy drugiej. Idea takich cywilizacji sięga czasów rosyjskiego badacza Nikołaja Kardaszowa. Podzielił on potencjalnie inteligentne rasy pozaziemskie na trzy klasy. Im bardziej zaawansowany jest dany gatunek, tym bardziej wyrafinowane są jego systemy generowania energii. Fizyk Freeman Dyson rozszerzył teorię Kardaszowa i zasugerował, że takie elektrownie mogą całkowicie lub częściowo otaczać gwiazdę i absorbować jej energię lub wypromieniowywać ją w postaci ciepła. Energia ta mogłaby następnie zostać wykorzystana przez cywilizację do zasilania jej zaawansowanych technologii i potrzeb. Sfery Dysona przez długi czas były czysto hipotetycznymi założeniami, ale w ostatnich latach naukowcy znajdowali coraz więcej dowodów na to, że naprawdę istnieją. Niektóre niewyjaśnione zjawiska we Wszechświecie wskazują właśnie na istnienie takich elektrowni. Wokół KITS-8462852, znanej również jako gwiazda Tobi, podejrzewano istnienie takiej kuli, dopóki zaćmienie nie zostało oficjalnie sklasyfikowane jako obłok pyłu. Niektórzy badacze spekulują nawet, że gigantyczne puste przestrzenie we Wszechświecie nie są prawdziwymi pustymi przestrzeniami, ale zostały celowo osłonięte przez pozaziemskie cywilizacje w celu przekierowania energii całych galaktyk do określonych celów. Wskazywałoby to zatem na gatunek klasy trzeciej, który teoretycznie może wykorzystać cały wszechświat jako elektrownię. Oczywiście naukowcy wykorzystują teraz również zaawansowane możliwości kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, aby rozwikłać tajemnicę sfer Dysona we wszechświecie. Znaleźli siedem podejrzanych gwiazd. Podejrzana ciemność w kosmosie. Przeszukiwanie wszechświata w poszukiwaniu przyćmionych lub nawet niewidocznych gwiazd brzmi szalenie. Teoretycznie sfery Dysona mogą powodować obie anomalie, mogą okresowo lub całkowicie zaćmiewać gwiazdę. Teoretycznie cywilizacje typu drugiego mogłyby wykorzystywać własną gwiazdę jako elektrownię lub cywilizacje typu trzeciego mogłyby również przyciemniać inne gwiazdy we wszechświecie, aby zapewnić sobie energię. Naukowcy koncentrują zatem swoje poszukiwania na gwiazdach z niewytłumaczalnymi zjawiskami ściemniania i anomaliami w strukturze czasoprzestrzeni, które zdradzają gwiazdy obecne, ale niewidoczne. Międzynarodowe badanie wykazało, że duża liczba gwiazd zniknęła z katalogów gwiazd w ciągu ostatnich 100 lat. Inne pojawiły się jakby znikąd. Również w tym przypadku łowcy kosmitów wyruszyli na poszukiwanie dowodów na istnienie sfer Dysona. Zjawisko całkowitego znikania gwiazd ze sceny jest jedną z najgorętszych wskazówek dotyczących sfer Dysona. Podobnie gwiazdy, które nie są już używane jako elektrownie, mogą nagle pojawić się ponownie. Aby dotrzeć do sedna sfer Dysona, naukowcy przeszukali wiele innych globalnych zbiorów danych z wszechświata. Szczególną uwagę zwrócono na sygnatury techniczne, które znacznie różniły się od naturalnych sygnałów i struktur, a tym samym wskazywały na aktywność cywilizacji pozaziemskich. Dziwne sygnały radiowe, niezwykle regularne rytmy ciemnienia lub zjawiska w strukturze czasoprzestrzeni, dla których nie ma innego wyjaśnienia, to pierwsze oznaki ewentualnych technosygnatur. Naukowcy znaleźli to, czego szukali, szczególnie w szeroko zakrojonych badaniach astronomicznych Gaia, Tumas i WISE. Satelity te przez wiele lat zbierały niezliczone ilości informacji na temat milionów gwiazd. Aby poradzić sobie z ogromnym zalewem danych, naukowcy opracowali specjalne potoki danych i filtry do identyfikacji gwiazd wykazujących oznaki technosygnatur. Po odfiltrowaniu naturalnych źródeł pozostała lista potencjalnych kandydatów. Zostały one następnie zbadane pod kątem takich czynników jak emisja wodoru alfa, zmienność optyczna i astrometria.
Emisja wodoru alfa to specjalna emisja światła, która występuje, gdy elektrony w atomach wodoru spadają z wyższego stanu energetycznego do niższego. Emisje te są typowe dla regionów gwiazdotwórczych lub aktywnych gwiazd. Wartości te pomagają w poszukiwaniu sfer Dysona, jeżeli nie zostaną znalezione żadne znaczące emisje alfa wodoru. Może to wskazywać, że obserwowane promieniowanie podczerwone nie pochodzi z naturalnych procesów gwiezdnych, ale prawdopodobnie ze sztucznej struktury, takiej jak sfera Dysona. Zmienność optyczna to po prostu zmiany jasności gwiazdy w czasie. Naturalnymi przyczynami zmienności optycznej mogą być gwiazdy pulsujące, układy podwójne lub rotacje. Sfera Dysona wpłynęłaby na jasność gwiazdy w sposób, który wytworzyłby inne częstotliwości niż naturalne zdarzenia. Jeżeli zmienność optyczna jest całkowicie nieobecna lub pojawiają się nietypowe wzorce, jest to dowód na istnienie sztucznej megastruktury wykorzystywanej do generowania energii. Naukowcy wykorzystują astrometrię do pomiaru pozycji i ruchów gwiazd. Jeżeli wykryte zostaną ruchy i anomalie, których nie można wyjaśnić znanymi zjawiskami naturalnymi, to również jest to silna wskazówka na istnienie sztucznej struktury otaczającej gwiazdę. Znaleziono 7 gwiazd ze sferami Dysona. Czy możesz sobie wyobrazić, że po przeanalizowaniu około 5 milionów gwiazd pozostało tylko 7 potencjalnych kandydatów? Wynik brzmi na początku otrzeźwiająco, a jednak jest sensacją. 7 gwiazd z wysokim prawdopodobieństwem potencjalnej sfery Dysona, co oznacza 7 razy większą szansę na znalezienie życia pozaziemskiego. Wszystkie 7 gwiazd wykazuje wyraźny nadmiar promieniowania w obszarze średniej podczerwieni, którego nie można wyjaśnić znanymi zjawiskami naturalnymi, a co zadziwiające, wszystkie 7 to gwiazdy karłowate typu M. Gwiazdy karłowate typu M to klasa gwiazd należąca do klasy widmowej M. Są to najchłodniejsze i najmniejsze gwiazdy w ciągu głównym o temperaturze powierzchniowej od 2400 do 3700 kelwinów i jasności, która często stanowi zaledwie ułamek jasności Słońca. Pod względem wielkości również wydają się małe, a ich średnica to od jakichś 20 do 70% średnicy Słońca. Gwiazdy te mają jednak niezwykle długą żywotność, często wynoszącą od kilku miliardów do bilionów lat. Sprawia to, że są one niemal idealne do pojawienia się życia w ich środowisku i dalszego rozwoju zamieszkujących je cywilizacji. Ze względu na swoją długowieczność i umiarkowaną moc promieniowania, gwiazdy typu M mogłyby być idealnymi długoterminowymi elektrowniami. Teraz to do kosmicznego teleskopu Jamesa Webba należy dostarczenie nam dalszych danych i dowodów. Teleskop Jamesa Webba – idealne narzędzie do poszukiwania sfer Dysona. W jaki sposób kosmiczny teleskop Jamesa Webba przyspieszy poszukiwania i kiedy możemy spodziewać się pierwszych dowodów na rzeczywiste istnienie sfer Dysona? Sfery najprawdopodobniej emitują znaczną ilość promieniowania podczerwonego, ponieważ pochłaniają energię swojej gwiazdy i wypromieniowują ją w postaci ciepła. Teleskop Webba został zaprojektowany do pomiaru takiego promieniowania podczerwonego. Dzięki wysokiej czułości może skanować niebo w poszukiwaniu najdrobniejszych i najbardziej niezwykłych źródeł podczerwieni i zbierać dane na temat ich intensywności i dokładnego widma. Każdy wyraźny sygnał w podczerwieni, którego nie można wyjaśnić znanymi procesami astrofizycznymi, może wskazywać na istnienie sfery Dysona. Dzięki kompleksowej analizie widmowej naukowcy wciąż uzyskują bardziej szczegółowe informacje na temat tych 7 gwiazd i ich otoczenia. Jeżeli sfera Dysona jest rzeczywiście obecna, widmo będzie wykazywać anomalie, takie jak specyficzny nadmiar promieniowania podczerwonego. Instrument MIRI Webba jest w stanie wykryć duże sztuczne źródła światła na egzoplanetach i prawdopodobnie byłby również w stanie odfiltrować sztucznie zmienione światło z naturalnego widma światła gwiazdy z powodu sfer Dysona. Teleskop zademonstrował niesamowite bogactwo danych, które mogą z tego wyniknąć, wykrywając kilka biosygnatur w pobliżu egzoplanety K218b. Webb znajduje biomarkery w pobliżu planety K218b. K218b to egzoplaneta znajdująca się około 124 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Lwa i okazała się obiecującym celem w poszukiwaniu życia pozaziemskiego. K218b krąży wokół czerwonego karła K218 i wyraźnie znajduje się w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy. Oznacza to, że na powierzchni planety może znajdować się woda w stanie ciekłym, co jest warunkiem koniecznym do powstania życia. Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć Webba była rzecz
rzeczywista obecność wodoru i pary wodnej w atmosferze planety. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ woda jest kluczowym elementem życia. Zdolność teleskopu do szczegółowej analizy atmosfery tak odległej planety jest bezprecedensowym przełomem naukowym. Webb zidentyfikował również cztery gazy, które są unikalnymi biomarkerami w atmosferze K2-18b. Biomarkery to związki chemiczne, które są związane z procesami biologicznymi i dlatego mogą dostarczyć wskazówek na temat możliwości istnienia życia. Jednym z najważniejszych odkrytych biomarkerów jest metan. Na Ziemi metan jest wytwarzany głównie przez aktywność biologiczną, taką jak mikroby i inne organizmy żywe. Odkrycie metanu w atmosferze K2-18b może być zatem silną wskazówką, że mogą tam również zachodzić procesy biologiczne. Innym ważnym biomarkerem wykrytym w atmosferze K2-18b jest amoniak. Amoniak może być również wytwarzany w procesach biologicznych lub geochemicznych. W tym przypadku jednoczesna obecność wodoru, pary wodnej, metanu i amoniaku robi różnicę, ponieważ wszystkie cztery razem tworzą obraz żyjącego świata. K2-18b jest planetą wodną Hycean, a ta kategoria planet jest statystycznie uważana za idealną do powstania życia. Możliwość, że K2-18b jest superziemią, to znaczy planetą o masie większej niż masa Ziemi, ale mniejszej niż masa Neptuna, czyni ją szczególnie interesującą. Superziemie są powszechne i mogą zapewniać różnorodne środowiska, które mogą wspierać życie. Ważnym aspektem badania K2-18b jest to, w jaki sposób skład chemiczny atmosfery pozostaje stabilny w czasie i czy istnieją mechanizmy, które stale replikują obserwowane biomarkery. Badania koncentrują się obecnie na tym, jak mogą wyglądać warunki na powierzchni K2-18b. Czy znajduje się tam ocean ciekłej wody? Czy istnieje aktywność geologiczna, która przyczynia się do zachowania biomarkerów? W drugiej rundzie obserwacji Webb ma wyjaśnić kolejne pilne pytania. Pierwsza analiza spektralna wskazuje naukowcom drogę naprzód. Teraz wiedzą, że muszą kontynuować wyraźne poszukiwania śladów życia w pobliżu K2-18b. Obserwacje kosmicznego teleskopu Jamesa Webba na K2-18b są najbardziej szczegółowym obrazem egzoplanety, jaki kiedykolwiek mieliśmy. To, co potrafi ten teleskop, jest naprawdę niesamowite, a patrząc na wyczyn, jakiego Webb dokonał wokół K2-18b, możemy być pewni, że Webb jest również na tropie istnienia sfer Dysona w kosmosie. Kliknij subskrybuj teraz, bo najlepsze filmy dopiero nadchodzą.